Cześć, witajcie w kolejnym odcinku poradnika dla bardzo początkujących, poświęconym modułom zakładanych na wasze statki. Do dzisiaj troszkę taki, no, niekoniecznie odcinek poświęcony modułom, jednak pewnym dodatkom do niektórych modułów. Ja już o tych modułach, przedmiotach wspominałem, ile razy natrafiliśmy na taki bardzo specyficzny moduł, który coś tam robił, ale można było coś dorzucić i wtedy robił co innego. Tak, w dzisiejszym odcinku opowiemy troszkę o skryptach, tylko po to, żeby było tak naprawdę, żeby była oddana sprawiedliwość i skryptom, bo skoro wspominaliśmy o nich co chwilę, no to chociaż jeden taki krótki odcinek, żeby o nich poinformować i tak w skrócie powiedzieć, co one robią, gdyby ktoś szukał informacji, wtedy jak najbardziej tak ten odcinek znajdzie i będzie już wszystko wiedział na ten temat. Zasadniczo skrypty możemy znaleźć na markecie w zakładce Ammunitions and Charges oraz Scripts. Tutaj nie ma specjalnie żadnej kategorii. No, mogłyby być kategorie, co prawda, żeby to było jakieś bardziej czytelne, jednak wszystkie skrypty właśnie będą znajdowały się tutaj. W zależności od tego, jakiego skryptu chcielibyśmy wykorzystać, no to po pierwsze musimy wiedzieć, jaki mamy moduł i z jakimi skryptami on tutaj współpracuje. Czyli no, tutaj zrobimy małą wsteczną psychologię. Zakładamy, że mamy nasz missile guidance Komputer, prawda? Komputer, o którym żeśmy mówili w momencie, kiedy omawialiśmy moduły związane z wspomagaczami naszego uzbrojenia i dobrze wiemy z tamtego odcinka, że moduł ten zwiększa nam w Explosion Velocity oraz Explosion Radius naszym, jeśli chodzi o nasze rakiety, które będą dzięki temu no, po prostu przekazywały więcej obrażeń celom, które trafią. Również ten moduł sprawił, że będą one leciały troszkę dalej zasadniczo. Plus będą leciały troszkę szybciej, czyli efektywnie zwiększy się im zasięg. Jednak pamiętacie również z tamtego odcinka, powiedziałem o tym, że moduł ten może zostać oskryptowany i wtedy w zakładce Used With będziemy mieli listę skryptów, które właśnie z tym modułem będą chciały współpracować. Zazwyczaj wszystkie skrypty, niezależnie na które spojrzymy, będziemy mieli przynajmniej, no, jeśli można to tak powiedzieć, dwa warianty, czyli z tych wszystkich statystyk, które tamten moduł nam oferował, wtedy część będzie stłumiona, a część będzie zwielokrotniona, czyli tak jak wtedy, zresztą tak nawet powiedziałem w tym odcinku poświęconym tym wspomagaczom i właśnie temu modułowi zwiększającemu możliwości naszych rakiet. Również powiedziałem tak, że wtedy w zależności od tego, jaki skrypt zostanie zastosowany razem z tym modułem, wtedy albo te rakiety będą leciały znacznie szybciej i znacznie dalej, ale już nie będą zadawały większych obrażeń, natomiast w przypadku drugiego skryptu będą one zadawały o wiele większe obrażenia, jednak już ten szybszy lot i lot na większą odległość już wtedy niestety nie będzie miał miejsca, czyli w zależności od tego, jaki skrypt będziemy mieli, albo zyskujemy dodatkowy zasięg, albo zyskujemy dodatkowe obrażenia. Sztuczka ta działa również w drugą stronę. Jeżeli wpadłby nam w ręce skrypt, wtedy w zakładce Used With możemy przeczytać, z jakimi modułami ten skrypt będzie współpracował. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, na obecną chwilę w grze nie ma skryptów techu drugiego oraz nie ma, zdaje się, skryptów frakcyjnych. Jeszcze nikt na to nie wpadł, może kiedyś się takowe pojawią, przynajmniej ja nie jestem świadom, żeby ktoś kombinował, ponieważ w zależności od skryptów, wbrew pozorom, niektóre potrafią całkowicie diametralnie zmienić zastosowanie modułu, na który zostaną założone. Tutaj takim flagowym przykładem może być, zdaje się, Focuset World Disruptor Script, który współpracuje z modułami World Disruption Field Generator montowanymi na tak zwanych Heavy Interdictor Cruiserach, czyli jeżeli ktoś pamięta odcinek poświęcony modułom, które przeszkadzają nam latać. Tam mówiliśmy o czymś takim, co się nazywało Warp Disruption Bubble. W Heavy Interdictor Cruiser służą do generowania takich bombli, które przemieszczają się razem ze statkiem, który je wygenerował. W przypadku zastosowania skryptu na takim generatorze, bodajże zamienia się on z bombla w tak zwany Infinite Point, aczkolwiek tutaj będą następowały prawdopodobnie wkrótce jakieś zmiany, więc w momencie, kiedy to oglądacie, te informacje mogą już być troszkę nieprawdziwe, czy daj mijać się z celem, jednak zasadniczo sprawiało to, że bąbel zamieniał się po prostu w wiązkę, która była w stanie uziemić Tytana, bo no, po prostu siła tego sygnału zakłócającego była ogromna. Również z tego, co kojarzę, wydaje mi się, że oskryptowany przy pomocy tego skryptu World Disruptor był w stanie uniemożliwić skakanie przez bramy Capital Shipom. Nie jestem pewien, czy mniejszym statkom również, ale coś chyba było na rzeczy pod tym kątem. Jako nowi piloci w New Eden niejednokrotnie możecie mieć okazję spotkać się z sytuacją, gdzie w momencie, kiedy będziecie lecieli z jakąś flotą większą, być może w ramach przygotowania do tej floty będzie od Was wymagane załadowanie odpowiednich modułów z odpowiednimi skryptami. Jednak pamiętajcie o tym, że skrypty te mogą działać również niemalże jak amunicja i będziecie w stanie je przełączać w locie. Dzięki czemu właściwości Waszego modułu będą mogły być zmieniane. Oczywiście wiąże się to z pewnymi ograniczeniami, takimi jak na przykład, że moduł nie będzie mógł być aktywny w trakcie zmiany skryptu. W jaki sposób będzie odbywała się wymiana tych skryptów? Bardzo prosto. W momencie, kiedy będziemy mieli na przykład nasz statek, będziemy znajdowali się w przestrzeni kosmicznej, wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem na moduł, który z takimi skryptami może współpracować. Oczywiście przy założeniu, że będziemy posiadali odpowiedni skrypt w naszej własnej ładowni, klikamy prawym przyciskiem myszy i z opcji rozwijanej pojawią nam się właśnie nasze możliwości wyboru skryptów, które chcemy załadować. Oczywiście pamiętajcie o tym, że skrypty te nie działają tak jak amunicja, czyli nie ulegną wypaleniu razem z modułem, jeżeli użyjemy opcji overload, jak również nie wyprztykają się po prostu w trakcie normalnej aktywacji tego całego modułu, prawda? Jeżeli będziemy chcieli zmienić ten skrypt, oczywiście musimy najpierw poczekać, aż moduł, na którym chcemy tą operację wykonać, zostanie zdeaktywowany i po prostu kliknąć inny skrypt, wymiana będzie właściwie natychmiastowa. Nie będziemy musieli czekać długo, tak jak ma to miejsce w przypadku wymiany amunicji w naszych działach. Nie dotyczy to oczywiście amunicji amarskiej, gdzie kryształy również wymieniamy natychmiastowo. Jeżeli mielibyście jakieś pytanie, jeżeli mielibyście jakieś uwagi dotyczące tego poradnika i ogólnie zastosowania skryptów, no niestety nie można pisać własnych różnych dziwnych skryptów, to jest tylko i wyłącznie taka zabawka, aby dokładać i żeby coś się innego działo. Niestety tych, którzy liczyli na jakieś programowanie wewnątrz gry, niestety spotkał zawód, ale cóż, tak to czasem w życiu bywa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku poradnika dla bardzo, bardzo początkujących graczy i w online. Cześć!